Nadchodząca aukcja 8 będzie troszkę inna, proszę Państwa, niż dotychczasowe aukcje. Inna pod względem doboru asortymentu. To będzie aukcja letnia. Niebawem już Państwo zobaczą w odsłonie katalogu, co Państwu zaoferujemy. Natomiast w tej chwili na tacce przed Państwem jedno z naszych ostatnich przyjęć komisowych. Przyjęcie składające się z naprawdę pięknych, wyśmienitych monet. Inność polega tu poniekąd na tym, że jeżeli tylko możemy, to proszę Państwa, piękne monety oferujemy bez gradingu. Owszem, jest u nas usługa również, że jeżeli klient życzy sobie monetę oddać do gradingu przed sprzedażą, to jak najbardziej zrobimy to w jego imieniu. Nie policzymy prowizji gradingowej, czyli będzie dokładnie po cenie firmy gradującej zrobione. Natomiast jeżeli monety trafiają ze starych zbiorów, są to nawet piękne, mennicze monety, a klient nie nalega na to, żeby były one zagradowane, to my również nie forsujemy tego. Proszę Państwa, zaoferujemy Państwu kilka pięknych monet, absolutnie bez defektów, nadających się jak najbardziej do gradingu, ale decyzję o tym gradingu będą już Państwo mogli podjąć samodzielnie. Zobaczmy, co z pięknych monet. Zobaczmy najpierw może tego miedziaka. Poznań, 816 rok. Piękny, menniczy miedziak. Proszę Państwa, naturalny, lekki brązik, znakomita ostrość, wyśmienita moneta. Ale obok jest moneta, która jeszcze bardziej mnie zachwyca. Tylko chwileczkę, musimy ułożyć troszkę inaczej filmik. Wspaniałe księstwo warszawskie. Proszę Państwa, 10 rok, pierwszy rok grosza. Kolejna moneta w naturalnym, menniczym stanie. Nieobiegowa, leciutko słaba jakość bicia, więc tutaj ten orzełek może nie zachwyca ostrością detalu, ale nie jest to moneta ze starciami. Egzemplarz ewidentnie nieobiegowy, naturalny, delikatny brązik, delikatna czekoladka, niemyty, niewybłyszczony, piękny. I z tych trzech miedziaków zdecydowanie najbardziej zwracający uwagę i niesamowitej jakością to jest grosz 1819 roku, który jest egzemplarzem starego bicia w stanie nieobiegowym. Proszę Państwa, z tego rocznika zdarzały się nowe bicia w stanie pięknym, czerwonym, ale stare bicie, niesamowita jakość. Wspaniała moneta, piękny, ostry detal. Widzę, że kamera nie lubi ciemnego tła, które jest pod spodem, pod monetami, dlatego właśnie, tak jak Państwo zauważyli, szukam troszkę innego odniesienia, żeby to lepiej pokazać. Piękna, mennicza sztuka. Do tego, to już jesteśmy przy starych monetach, bardzo ładny talar. 812 rok, księstwo warszawskie. Piękna moneta, niewielkie ślady obiegu, tutaj chyba stan na poziomie 2,2 plus dobrego damy. Przy czym gradingowo na pewno jest to wysokie AU, a może i coś więcej, jeszcze nie oglądaliśmy dokładnie pod tym kątem. Dużo życia, niewielkie wady blachy przed portretem, niezła jakość bicia, bezdefektowy. Świetny. I kilka pięknych wybranych z tegoż samego zbioru. Zresztą właściciel nie chciał się pozbywać wielu monet. Wybrał kilka, które zaspokajały doraźne potrzeby finansowe. Natomiast monety są naprawdę znakomite. Proszę zobaczyć, jak piękny sztandar. Moneta bezproblemowa na wysokiego MS-a. U nas sprzedawana bez gradingu. Wspaniała Nike, 28, żyje, zegarowy połysk. Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, kiedy Państwo widzieli tak piękną, menniczą monetę, nieopakowaną w slabie, że można ją dotknąć, poobracać, zobaczyć zegarowy połysk. W obecnych czasach rzadkość. Z takimi monetami mamy zazwyczaj kontakt tylko przez puszkę slabu. Niemyta, lekki nalot, jak Państwo widzą, rysuje się przy zmianie kątów monety względem światła, ale egzemplarz ewidentnie nieobiegowy. Piękny, także dla osób szukających monet pod grading będzie co poszukać i zachwycający sobieski. Też tych monet jeszcze nie oglądałem dokładnie, jest to takie pierwsze spojrzenie po wyjęciu z holderów tak naprawdę w tej chwili, ale znakomity. Oglądając przez holder nie widziałem absolutnie żadnych czynników na minus, teraz widzę znakomitą świeżość rewersu strony z sobieskim. Moneta naprawdę na wysokiego MS-a. Tak jak zerkam teraz jeszcze poza obiektywem kamery, znakomita sztuka. Także Państwa, to tylko część tego, co oczywiście będzie
prezentowana na aukcji z monet nadających się do gradingu, a gradingu nie będących. Zapraszamy. W tym tygodniu już odsłaniamy katalog aukcyjny, przy czym katalog aukcyjny oczywiście w takiej charakterystycznej dla nas formie, czyli częściowy, w trakcie budowy i sukcesywnie będziemy dokładali tam monety, aukcja już 25 maja.